Dzień dobry wszystkim osobom spod znaku Strzelca. Kochani, czytanie miesięczne. Miesiąc listopad. Zleciało, co? Kochane Strzelce, pamiętajcie, serduszka, że czytania moje są to czytania ogólne dla wszystkich Strzelców i nie z każdym będą rezonować. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas jest inny. To nie jest czytanie indywidualne dla danej osoby, więc weźcie tylko to, co Wam odpowiada, resztę odrzućcie. Sprawdźcie sobie też, kochani, może swój ascendent, tak? I posłuchajcie tego drugiego znaku. Sprawdźcie, gdzie macie Wenus, gdzie macie Księżyc, Słońce. Na moim Facebooku udostępniłam Wam, kochani, link do strony, jak obliczyć ascendent. Myślę, że na pewno Wam to pomoże, no ja. Zaczynam od słuchania swojego ascendentu, a dopiero potem wracam do znaku głównego. Kochani moi, dziękuję za lajki, za komentarze. No, cieszę się, bo dzięki właśnie, że zostawiacie ślad w komentarzu, to serduszko kwiatuszek, to powoduje, że ten kanał może istnieć. Że te filmy są potrzebne, dlatego w ramach wymiany energii zostawcie również ślad w komentarzu, zostawcie łapkę w górę. Witam serdecznie moich nowych widzów. Subskrybujcie sobie kanał. Tam jest taki szary dzwoneczek, jego należy nacisnąć i będziecie natychmiast otrzymywać informację, że przyszedł nowy filmik, tak? Kochani, przechodzimy do listopada. Wasza energia ogólna, król monet. Może zrobimy sobie tak, że ja po prostu wyciągnę od razu wszystkie, jakie byłyby wyzwania na miesiąc listopad, jakie przyczyny sytuacji obecnej, co by mogło odejść do przeszłości albo co wraca z przeszłości, o czym będziecie myśleć intensywnie, co tam może odejść, jak się będziecie zachowywać, jak w tym miesiącu w ogóle będzie się u Was działo, rodzina, przyjaciele, czego nie wiecie. O, i karta rada, karta wynikowa ostatnia. No dobrze, no to dzisiaj zrobimy w ten sposób. Pod spodem mamy kartę Sprawiedliwość, 10 mieczy i Pana Rycerza Monet. Będzie się działo, kochani. Troszeczkę u Was, no niestety, tak już podglądam, tak mi się wydaje, że będzie. No ale zobaczymy. Kochani, piękna energia króla buław. Król buław to baran, który możecie mieć coś z barana, ale to jest wasza energia strzelcowa, baraniowa, że idziecie do przodu, idziecie za ciosem, chcecie zmienić istniejący porządek, kontrolować wszystkich i wszystko. Osiągacie wszystko dzięki pracy własnych rąk. Jesteście przedsiębiorcami, jesteście uparte, dążycie do celu, chcecie mieć własną firmę, chcecie mieć własne pieniądze, chcecie coś osiągnąć, a nie dostać od kogoś na tacy. To nie wy, to nie taka energia na ten miesiąc. Myślę, że w tym miesiącu może być tak, że jeżeli jesteście kobietą, mężczyzna będzie Wam bardzo pomocny. Albo będziecie dziewczyny, będziecie przybierały taką męską energię, tak? Będziecie chciały może rządzić, może będziecie się starały o stanowisko prezesa, szefa, dyrektora, nie wiem. Może w miłości będziecie, słuchajcie, tak zaangażowane, że będziecie się oddawać całą sobą. Natomiast jeżeli jesteście długo, długo samotne, to wy podejmiecie ryzyko o tym, żeby kogoś mieć. Bo moim zdaniem bardzo przyciągacie płeć przeciwną. Idziecie ulicą, ludzie was widzą. Idziecie chodnikiem, oglądają się za wami. Także macie autorytet, macie uznanie otoczenia. Więc warto, kochani, podjąć decyzję. Warto, jeżeli zastanawiacie się, czy zadzwonić, czy się odezwać, spróbować zawsze warto.
Jednak jest tutaj takie ostrzeżenie w tej karcie, żeby nie robić, kochani, na przykład jak otwieracie firmę, żeby tak nie robić nagle, tak? Bo wiecie, co nagle to po diable mówią, tak? Czyli znajdźcie mentora, znajdźcie osobę, urzędnika, która was pokieruje, kochani, tak? Nie forsujcie się w tym miesiącu za bardzo, bo ja widzę, że będziecie, owszem, w listopadzie będziecie miały dobre zdrowie, ale nie róbcie nic ponad swoje siły, bo czasami możecie być chętny tego, że zrobicie same, a potem się okaże, że już nie ma tej sprawności fizycznej co kiedyś i co? I jakieś bóle tam mogą wystąpić, kochani. Wasze wyzwanie na ten tydzień to jest lekko się zatrzymaj. Nie bądź tak jak zawsze w gorącej wodzie, strzelcu, kochany, kąpany. Dlaczego? Bo Wisielec mówi: spowolnij, zatrzymaj, nie rób. Być może to jest dla was też sygnał, żeby tak nie spieszyć, tak nie gnać, zobaczyć sprawę z innej strony, pomyśleć, jakby ta osoba się poczuła, gdyby była na moim miejscu. Jak ta osoba mogłaby się poczuć, mogłaby zrobić? Wisielec to jest, słuchajcie, zaniechanie. Nie teraz, może potem. Myślę, że teraz jest czas na to, żeby myśleć, tak, a nie działać. Kochani, być może dziewczyny, znowu się do was zwracam, może jakiś łysy facet się koło was kręci, ale on nic nie robi. On może na was patrzeć, ale może na razie zbierać informacje, gdzie mieszkacie, co robicie, co lubicie. Także, kochani, co by to nie było, to najpierw dowiedzcie się, jeżeli idziecie na rozmowę o pracę, dowiedzcie się jak najwięcej o tej firmie, gdyż pójdziecie na tą rozmowę, zapytają was, w którym roku powstała nasza firma. No i najpierw się dowiedzcie. Popracujcie nad tym. O, popracujcie nad tym, kochani, żebyście na chwilę, jeżeli oczywiście potraficie, tą waszą poskromioną energię trochę zatrzymać, bo możecie za szybko coś powiedzieć, możecie kogoś, wiecie, urazić. Także trochę tej energii bym radziła wam poczekać. Owszem, no, myślę, że ten miesiąc będzie trudny, bo jesteście przed urodzinami. Także, kochani, to może być bardzo trudny miesiąc. Ja tutaj widzę, kochani, niektórzy z was mają jakieś sprawy sądowe. Czy to pójdziecie do urzędu coś załatwiać? Rozwody, bardzo bolesne przeżycia, bardzo bolesne sprawy. Dużo informacji będzie w tym miesiącu przychodziło, więc warto zastanowić się, co zrobić. Być może warto na chwilę zamknąć się w sobie i przemyśleć, czy to, co robicie w stosunku do drugiej osoby, to jest uczciwe. Czy ta osoba, która jest obok was, co robi dla was, czy nie za dużo macie wyrzeczeń, żeby temu komuś się na przykład przypodobać? A może chodzi o finanse? Brak pracy. Praca nie daje satysfakcji. Więc zatrzymajcie, zróbcie sobie listę, gdzie chcecie pracować, co chcecie robić, kim chcecie być. I jak już wszystko sobie ułożycie, wtedy działacie. Uwaga na alkohol. Uwaga na depresję. Jeżeli lubicie sobie wypić, odstawcie. Za dużo leków jakichś takich na głowę. Za dużo pracy, z której dostajecie, nie wiem, nerwicy, jak tam jeszcze brzydko powiedzieć. Zatrzymać się, wziąć urlop. Przyczyną tego jest giermek kielichów. I znowu, może, jeżeli nie słuchają mnie mężczyźni, może za bardzo do kielicha zaglądacie.
Może za bardzo się poświęcacie dziecku, za bardzo chcecie i nie wychodzi. Może przyczyną jest to, że nie macie odpowiednich kursów, nie macie odpowiednich szkoleń, że nie macie odpowiedzi z różnych urzędów, instytucji, a może po prostu się nie dogadujecie. Może czas odpuścić, zostawić. Może lepiej się rozwieść, może lepiej się wyprowadzić. Będzie bolało, zawsze boli, jak choroba, ale wtedy ruszycie do przodu. Jeżeli jesteście w związkach, tak zwanych, kochani, trójkątnych, jeżeli tam są dzieci, kochane strzelce, nie liczcie na to, że ta osoba zostawi dzieci i pójdzie do was. Możecie też poznać pana, co ma dziecko. Też może być. Może wam to nie odpowiadać, że poznacie osobę i ta osoba ma dziecko. Ale na razie może to jest właśnie błogosławieństwo, dar. Może dlatego ta osoba się z tobą tak często nie spotyka, bo musi poświęcić czas dziecku. Osoby w związkach. Pielęgnujcie swoją miłość, kochajcie swojego partnera, róbcie kolację, wychodźcie razem, dbajcie jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Kiedy, jak nie teraz? Kiedy to macie robić? A z kielichów, a może trzeba koniecznie odnowić przysięgę małżeńską, iść na tą kolację rocznicową. Ja wiem, że wy nigdy nie pamiętacie, kiedy macie jaką rocznicę, kiedy co się będzie działo. A może właśnie warto w tym miesiącu, ponieważ już to wiecie wcześniej, tej osobie sprawić radość. Może właśnie o to chodzi, kochani. Myślę, że ktoś będzie chciał z przeszłości się odezwać do was. Osoba, która już była trochę emocjonalna. Myślę, że jeżeli to jest osoba, z którą już jesteście jakiś czas, to może szykujcie się, kochani, na to, że będziecie rozmawiać o zaręczynach, ślubie, o legalizacji, o czymś, co na papierku sobie zapiszecie. Natomiast możecie otrzymać zaproszenie na randkę, na spotkanie od osoby, którą już znacie. Może się odrodzić jakieś stare uczucie z kimś z przeszłości, tam gdzieś się spotkaliście kiedyś. Taki początek, wiecie, taki. Nie byłby zły dla was. Tu akurat bym powiedziała, że możecie śmiało zaryzykować. O czym będziecie myśleć? No właśnie o tym, jak to zacząć, o tych nowych początkach. Dużo się będzie działo w waszej głowie, dużo będziecie rozmawiać, dużo będzie się działo u was w ogóle, gdyż macie dużo, dużo asów. Teraz as mieczy. Powiem tak. To, co u was będzie w głowie, to będzie na języku. Tak was widzę. I moim zdaniem, bliźniak, waga, wodnik dla was, kochane strzelce, będzie miał w tym miesiącu ogromne, ale to ogromne znaczenie. Tak? Bardzo wielkie znaczenie. Będą emocje, które będą sięgały zenitu. Myślę, że przyjdzie dla was jakaś szansa i będziecie o tym myśleć. Nie będziecie mogły spać, nie będziecie mogły jeść, tylko będziecie właśnie te nowe pomysły chciały wdrażać w życie, dać je, pokonać je. Niech się zadzieje, niech będzie teraz. Być może lubicie dużo gadać i spotkacie drugą osobę, która również będzie gadać, gadać i będziecie się czuły szczęśliwe, bo będziecie mogły prowadzić konwersację, na której wam zależy.
A także, jeżeli chodzi, kochani, o pracę, finanse, to jak najbardziej, kochani, taka szansa w życiu zawodowym jest. Musicie jedynie uważać, żeby nie peskować w pracy. A jeżeli słuchacie, słuchajcie, jeżeli szukacie pracy, to słuchajcie, co do Was mówią. Wykażcie się taką mądrością, że wiecie, że jesteście potrzebni tej firmie, że tutaj siebie widzicie, prawda? Takie właśnie, takie coś bym powiedziała. Po drugie, kochani, nadchodzi do Was taki etap, że wszyscy jakby byli przeciwko Wam, jakby poczujecie, że nikt Was nie rozumie, że musicie o wszystko walczyć, że musicie wszędzie załatwiać wszystko sami, że nikt nie będzie chciał Was słuchać, że nikt nie będzie chciał z Wami rozmawiać, że wszędzie będziecie musieli się wykłócić. Więc uważajcie, kochani, bo w tym miesiącu macie takie predyspozycje do pośpiechu, do obrażenia niechcący kogoś, do takiej nawet i agresji, powiedziałabym, czego możecie potem żałować. Uważajcie też na osoby, które spotykacie w waszym życiu, bo one też mogą być, no niestety, takie opieszałe, szalone, jak ja to mówię, kapryśne. Mogą być takie, wiecie, no, lubią dramaty, lubią, jak się tam coś dzieje, jak się tam pyskuje, jak można się pokłócić. Muszę sobie światło włączyć, bo nic nie widzę. Czwarta godzina, ja nic nie widzę. Już widzę. Już wszystko widzę. Także, kochani, nie przekraczajcie granic w miłości. Nie obrażajcie ludzi, nie sabotujcie. Jeżeli spotykacie również osoby na swojej drodze, to może lepiej uciąć ten kontakt, może lepiej nie wchodzić w te dyskusje. Co? Może lepiej będzie dla Was. Jeżeli nawiążecie jakąś znajomość, dajcie się najpierw poznać. Nie dawajcie tych punktów zapalnych, że jesteście, wiecie, ogniści i musicie wszystko kontrolować. Może dajcie się najpierw poznać. Nie prowadźcie do tych nieporozumień, co? Dla części z Was sąd ostateczny dla mnie osobiście mówi, że czeka Was jakaś sprawa, którą trzeba zakończyć. Tu sąd, tu sprawiedliwość. Pod spodem. Kochane moje strzelce, sąd ostateczny to dla mnie albo wizyta w sądzie, czyli rozwód. Idziemy, składamy, decydujemy się na to. Już nie stoimy biernie, nie przyglądamy się. Tylko działamy. Czyli zadzieje się coś w waszym życiu, takiego konkretnego, że zdecydujecie albo zmieniacie wszystko, bo wiecie, że wam się to opłaci, tak? Albo przebudzicie się, nie wiem, i tak jakby odrodzicie, albo nawet będzie cud, może. Jeżeli chorowaliście na uszka, to może uszy nagle, słuchajcie, wyzdrowiejecie. Może do laryngologa znajdziecie telefon. Może ten wasz krewny, kłótliwy sąsiad wreszcie da spokój, bo znajdziecie drogę, jak się z nim rozprawić, tak? Być może poznacie takiego partnera, który już będzie po rozwodzie, który już miał rodzinę. Być może będzie chciał tego, co wy, i nie będzie mu przeszkadzało wasze dziecko. Być może. Ostrzeżeniem jest jedynie, kochani, dla was otoczenie, które macie wokół siebie.
Albo. I teraz tak, albo to jest koziorożec. Nie wiem, czy znacie osobę spod znaku koziorożca, ale z tą osobą, w ogóle z tymi osobami, które macie teraz wokół siebie, kochani, to ja powiem wam tak. Dajcie sobie na wstrzymanie, gdyż do kłótni może dojść raz, dwa. Nawet do kłótni rodzinnej będziecie tego żałować. Czy w pracy, czy z partnerem. Pamiętajcie, że te osoby, które przychodzą do Was, mogą być już naładowane i dla Was to będzie tylko taka iskierka zapalna i pójdzie. No, i pójdzie. I będziecie potem żałować, że powiedziałyście na przykład o dwa słowa za dużo. To Wy będziecie żałować, a nie one. Bo Wy od razu idziecie i przepraszacie. Uważajcie, z kim chodzicie na imprezy. Ta karta ostrzega przed hulankami, przed zabawą, przed czym jeszcze? Przed używkami. O, kochani, tu jest też ogniście na tej karcie, ale tutaj jest za dużo nakłaniania do czegoś, czego wy nie chcecie i możecie potem żałować. Możecie podjąć złą decyzję, jadąc ze znajomymi na jakąś imprezę, bo okaże się, że nie macie z kim, jak wrócić i albo coś się tam zadzieje przykrego. Także ostrzegam przed towarzystwem, które was otacza. Skupcie się na rodzinie, na pracy, na dzieciach. To nie teraz czas na zabawę, na różne figlarne rzeczy. Nie teraz, kochani. Czego nie wiecie? Szóstka monet, piękna karta. Nie wiecie o tym, że ktoś tak samo jak wy chce tak samo dostawać tyle, co daje. Dlaczego? Bo ta osoba wie, co to jest umiejętność dzielenia się i dawania. Być może znacie byka. Być może poznacie byka. To osoba sprawiedliwa. Jeżeli taka osoba przyjdzie, może poznacie w pracy. To jest osoba, która jest bardzo sprawiedliwa, nie skupia się na sobie. Ona wszystkich traktuje na równo. Jeżeli wasz związek był nierówny, że tylko jeden brał, a drugi dawał, to może właśnie czas sobie to uświadomić, że wasza żona tylko umie brać pieniądze, a nie chce dać coś od siebie, czyli nie ma obiadu, nie ma prania, rób se sam. A może dostaniecie, kochani, kredyt, na który czekacie, jakieś wsparcie finansowe. Może czekacie na jakieś dary, wiadomości i one przyjdą. Spłacicie dług. Bardzo ładna karta. Natomiast zastanawia mnie karta wynikowa, bo mówię o braku czegoś, może i braku pieniążków. Pięć monet. A może właśnie nie pożyczajcie pieniążków, może mówcie, nie mam teraz. Może powiedzcie, że macie ciężki czas. Może macie depresję, kochani. Może czas właśnie podjąć te działania i ruszyć się do lekarza. Być może jesteście w trójkącie i karta wynikowa jest: nie odejdzie od tego kogoś dla ciebie. Może straciłaś pracę i będą problemy finansowe, więc musisz uważać, żeby nie być rozrzutnym, bo będzie kryzys finansowy. Pięć monet to możecie odzyskać jako rada. Możecie odzyskać swoje pieniądze, ale żebyście ich, kochani, nie szastali. To znaczy, idziemy na miasto, wydajemy, wydajemy i róbcie sobie taki, kochani, jak to powiedzieć,
Notujcie sobie, ile wydajecie, żebyście po prostu nie wyzbyły się wszystkiego. Za bardzo skupiacie się na swoich emocjach i na tym, czego nie macie. I ciągle mówicie: nie mam pracy, nie mam pieniędzy, nie mam faceta, nie mam kobiety, nie mam. Za bardzo mówicie: nie mam. Macie przestać, macie przejrzeć na oczy, zmienić tok myślenia, zmienić tok rozumowania i ruszyć przed siebie. Tu jest wasza karta. Macie tak jak kiedyś funkcjonować, działać, myśleć. Nie narzekać. Narzekanie wam w tym tygodniu, w tym, przepraszam, miesiącu nic nie pomoże. Zobaczmy, co jeszcze karty chcą wam przekazać. Mężczyzna o siwych włosach. Wiadomość od niego, wiadomość od dzieciach. Możecie się wybrać do rodziny. Słuchajcie, możecie otrzymać wiadomość, że rodzina się powiększa, możecie się dowiedzieć o czymś ślubie. Na pewno będą liczne wiadomości i skończą się wasze kłopoty. Zobaczycie. W związkach, gdzie było nieciekawie, może się poprawić w tym miesiącu. Nie wiem, czy na długo, ale poprawa jest. Przyjdzie jakaś wiadomość, która będzie nie po waszej myśli. Nie martwcie się, bo będzie można się odwołać albo, o Jezu, kopłam w ten, albo odwołać się, albo będzie można poprosić o przedłużenie. Uważajcie, słuchajcie, w drodze, uważajcie na mandaty, uważajcie na prędkość. Jak jeździcie autobusem, to rada ode mnie jest taka: skasujcie ten bilet. Gdyż możecie się zagadać, jak również będziecie gdzieś jechać do kogoś. Kochani, pilnujcie swoich rzeczy, gdyż w podróży może wam coś zginąć. To znaczy, pojedziecie na tanksztelę i zostawicie telefon na stacji benzynowej albo na aucie, na ladzie odjedziecie. Gdzieś w drodze ktoś sobie może przywłaszczyć waszą rzecz. Pojedziecie gdzieś w autobusie, nie będziecie pilnować torebki, wyciągną wam portfel, telefon. Także, kochani, tu jest takie ostrzeżenie, tak? No to aniołki dla moich aniołków. Kochani, piękne to przesłanie od Izabeli. Mówi ona: tak, to właściwy czas, by podjąć nowe wyzwania. Twoje nadzieje spełnią się. Tak, strzelca. Teraz właśnie podejmujemy działanie, podejmujemy ryzyko, wchodzimy w to. Już nie ma na co czekać, na co czekać, przepraszam. Wszystko się spełni to, o czym myślicie. Karty potencjału na koniec dla was. Ja tasuję, a wy w tym momencie dajcie komentarz, kwiatuszka, serduszko. Dajcie, dajcie lajka. Przetasowane. Królowa lodu. Aniołki moje kochane. Królowa lodu. Jak to wam wytłumaczyć? Karta mówi o zachowanych ideach, o bezruchu i powolne pozwolenie do zrobienia czegoś. Aha! Czyli tutaj macie tę nadzieję, że macie podjąć te nowe wyzwania, a tu macie pozwolenie od sił wyższych, że tak będzie. Widzicie? Możecie sprawić, że ten lód, kochani, tutaj stopnieje. Wszystkie wasze myśli i czyny, które będziecie tworzyć, to zamienicie ten lód tutaj w wodę. No, to takie wyzwanie, czy tak jakbyście kogoś chcieli zapytać, czy mogę to zrobić? I ten głos, który tam słuchacie, odpowie wam tak. Także, kochani, działać, bo życie jest krótkie.
Pamiętajcie, że kiedy przechodzimy na drugą stronę świata, tam nie zabieramy nic materialnego ze sobą. Nic, wszystko zostaje tu. Więc bierzcie śmiało z życia to, co chcecie, to, co najważniejsze dla was. Wszystko przemija, wiecie o tym. Po zimie jest wiosna. Zobaczycie ten cud za niedługo, co otrzymacie. Ale bądźcie też wdzięczni za to, co dostajecie od wszechświata. Dziękuję, kochane strzelce, za to czytanie. Dajcie znać w komentarzu, tak? Jak z wami rezonuje. To buziaki, kochane strzelce. Do usłyszenia niedługo. Pa, pa.